Cześć drogi widzu, siedzę na agregacie Namysło Sharp 600H, czyli maszynie, która zjechała do mnie na testy. Najpierw opowiem o szczegółach konstrukcyjnych, które zwróciły moją uwagę. No na pewno maszyna złożona z segmentów po 1,5 metra. Na każdej części mamy 20 zębów. Tutaj 6-metrowa wersja złożona z 4 takich części, które bardzo fajnie się składają do góry, do pozycji transportowej i szerokość transportowa jest oczywiście mieszcząca się w 3 metrach i można się przemieszczać spokojnie tą maszyną. Zęby tutaj w tej wersji proste, możemy sobie zażyczyć zakrzywione przy zakupie takiej maszyny. Wały tutaj w tandemie z tyłu. Pierwszy widzimy większy 320 mm płaskownikowy, tylny 280 mm. Można tutaj tak naprawdę samemu zmienić sobie ten większy wał, dać go z tyłu, ten mniejszy z przodu. Możemy zamówić sobie dwa jednakowe wały. Tutaj opcji jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o podmianę, to mamy tutaj otwory odpowiednio przygotowane i możemy to sobie zrobić, jeśli nie będzie nam taka konfiguracja odpowiadać. Regulacja głębokości z tego miejsca, wiele otworów, wiele możliwości. To ramię jest ocynkowane. Tutaj mocowania tych łapek również są ocynkowane. Każdy segment pracuje indywidualnie, wał, zęby, to wszystko dopasowuje się do powierzchni, jaką zastanie agregat na polu. No i włóka, która jest tutaj opcjonalnym wyposażeniem, nie musimy jej zamawiać, ale myślę fajnie ją mieć. Ma ona dwie pozycje kąta natarcia, czyli możemy sobie tę śrubę wykręcić, wkręcić tutaj z przesunięciem oczywiście kątu włóki i pracować troszeczkę inaczej, z inną agresywnością. Oczywiście włóka podczas pracy dochodzi do tego punktu i taka ciekawostka, jest ona zamocowana 5 cm wyżej od pracy wałków tylnych, czyli ustawiając maszynę poziomo, włóka będzie 5 cm nad ziemią. Ona ma po prostu równać powierzchnię, którą pracujemy. Jest też wyposażona w taki amortyzator. On tutaj jest skonstruowany ze sprężyny. Tutaj mamy takie młoteczki, które odpowiednio trzeba wyregulować, by jednocześnie lewy i prawy uderzał w tę płaszczyznę tutaj amortyzatora. Jeśli trafimy na jakąś przeszkodę, kamień, korzeń, jakąś studzienkę na polu, na pewno nic nam się tutaj nie skrzywi, ponieważ ta włóka ustąpi. Dobrze, że takie rozwiązanie tutaj jest i zapobiega tego typu sytuacjom. Siłowniki posiadają zamki, które zabezpieczają przed rozłożeniem w przypadku rozszczelnienia przewodu hydraulicznego. Mamy też stworzeń, którym jesteśmy w stanie zablokować maszynę w pozycji transportowej. Widzę, że dobrze są zabezpieczone łożyska tutaj w tych obudowach. Są takie blachy, również prawdopodobnie ocynkowane, które zabezpieczają to łożysko pracujące w środku. Mamy kalamitkę, dzięki której SmartTam dotrze i nasmarujemy te łożyska. I tak jak widać, mniejszy, większy. Oświetlenie jest tutaj opcją, włóka jest opcją oraz spulchniacze za kołami są opcją wyposażenia. Spulchniacze musimy wyregulować tak, żeby pracowały za kołami. Myślę, że to opcjonalne wyposażenie no również jest takim elementem, które powinno być. Widzimy, że jednocześnie regulujemy również głębokość, na jaką mają pracować. Przesuwamy i dokręcamy. Pierwsze opuszczenie i okazuje się, że muszę pogłębić. Mamy tutaj regulację, którą już pokazywałem. Wyjmujemy stworzeń. Ustaliłem sobie, że na trzeci wewnętrzny przełożę. Żeby zacząć regulować, musiałem na maksa opuścić tak, żeby się brona oparła. Wtedy mi się ten stworzeń zluzował. Także przekładam kolejne. Dwa stworznie na każdym segmencie. Niestety trzeba trochę pobiegać po tym agregacie, ale jak się raz ustawi w gospodarstwie, to więcej się tym nie miesza. No chyba, że będą się te łapki zużywać, no to trzeba będzie w pewnym momencie o dziurkę czy dwie przeskoczyć. Okej, tam mam już przełożone z tamtej strony. Niestety mam jeszcze źle ustawione spulchniacze. Już widzę, że będą za mało brały. Zwłaszcza, że agregat nie jest w poziomie, a w poziomie powinien być. Robimy w górę, wysuwamy łącznik. No, teraz powinno być ok. No i musimy ile opuścić spulchniacze, żeby działały dobrze. Klucz nastawny i jedziemy.
Mamy cztery śruby od kontrowania, poluzowania i weryklogowania. Pierwsze podczepienie zrobiłem na ten górny otwór sztywny. Po 2 metrach przejechanych stwierdziłem, że jednak i tak trzeba będzie na ten dolny fasolkowy otwór zrobić, bo jednak maszyna musi sobie pływać odpowiednio do wysokości gruntu i nierówności. Ustawiliśmy według tych otworów dość głęboko pracę agregatu. Zobaczymy, jak sobie poradzi 121-konny ciągnik, czterocylindrowiec ważący 6300 z takim 6-metrowym agregatem. No dobra, chyba mogę jechać, próbować. Pole widać, że jest dość zwięzłe, zrobiła się skorupa. Było tutaj włókowane jakiś miesiąc temu, widać, że już chwasty zaczynają rosnąć. No i zapuściliśmy się dość głęboko, bo mierząc tutaj tę część tej redliczki, widzę, że od środka mocowania do samego czubeczka jest 10 cm, więc z drugiej strony na pewno jest tyle samo, skoro mamy nowe redlice. Więc można powiedzieć, tutaj zobaczcie, że pracujemy prawie na 10 cm, więc dość głęboko, no fajnie jest to ruszyć. Ale ciągnik 121-konny no jest w stanie jechać, myślę, tak optymalnie 8 km na godzinę. 9 też pójdzie, ale ma już bardzo ciężko. I 10, gdy jest już tak równo, może troszeczkę z górki, ale 8 km na godzinę to jest takie, na co go stać i nie przeciążamy wtedy maszyny. Maszyna, mam wrażenie, jest teraz wypoziomowana bardzo dobrze i teraz po zatrzymaniu się widać, że ta włóka w ogóle nie pracuje, ale słuchajcie, są momenty, w których naprawdę wyrównuje, pomimo tego, że jest tutaj dość równo, to tam, gdzie gdzieś było jechane rozsiewaczem z nawozem i tak dalej, no pewne nierówności gdzieś tam zawsze po pługu są, to widać, że wtedy zaczyna pracować i to zaczyna się to zaraz piętrzyć, ta ziemia, więc się wyrównuje. No, można przyjąć, że ten trzeci wewnętrzny otwór to głębokość około 10 cm, robimy troszeczkę na mniejszą głębokość, nie potrzebuję tak głęboko tutaj pracować, wolę jechać szybciej, także robimy tak. Maszyna niestety niekompletna, brakuje bardzo poważnego elementu podkładki. Bez tej podkładki tutaj na tym fasolkowym nie ma szans, żeby ta zawleczka to przetrwała. O, teraz tak. Też cały czas około 10 cm, ale czuć już po ciągniku, że jest lżej. Tutaj zobaczcie, akurat fajnie widać, jak pracuje włóka. Jest tutaj górka, a raczej tam bruzda i fajnie nam zagarnia. Zawsze coś tam wyrówna, to pole będzie lepiej uprawione, ładniej będzie wyglądało. Myślę, że jeszcze zrobimy o jedną dziurkę. Teraz dobrze włóka pracuje. Czyli jedną dziurkę jeszcze mogę teraz. O, fajnie. Wjeżdżamy na pole, rozkładamy sprzęt i będziemy uprawiać pod kukurydzę. Może jeszcze dzisiaj nawet będziemy siać, ale teraz przyglądamy się agregatowi. Około 8 cm pracy ustawione. Będziemy chyba naokoło jeździć pola. Tutaj mam ścieżkę od granicy, którą sobie wykorzystam, żeby przy granicy się nie skupiać, tylko patrzeć na pracę agregatu.
Jedziemy 8,5 km na godzinę, spalanie około 5 litrów na hektar. Przypominam, 6-metrowa maszyna, ja mam ustawione ścieżki co 5,5 metra, czyli te 25 cm powinno być śmiało zakładu. To 8,5 jest taką już, myślę, maksymalną prędkością. Nie męczę mocno silnika, no schodzi mi nawet do 1700 obrotów. Przekładnia bezstopniowa tutaj tak rządzi, także obciążenie nie jest duże. I prędkość, myślę, wystarczająca, chociaż to są warunki po włókowaniu. Jeżeli byłyby warunki po orce, no to mam obawy, że to 121 koni, które jest dostępne maksymalnie w tej pracy, no bo to jest 6R110 i on ma 135 maksymalnie z wałkiem, no a tutaj ta praca niestety nie włączy mi dodatkowego IPM-a, dodatkowej mocy. Jadę, maszyna wypoziomowana, pracuję sobie łącznik na uchwycie fasolkowatym. Szkoda, że do sworznia nie dostałem podkładki, musiałem szukać takiej podkładki, dzięki której zawleczka nie będzie się niszczyła od tego fasolkowego, i też jest niebezpieczeństwo, że ona po prostu wypadnie i zgubię łącznik, tak? Rozepnie mi się łącznik. Ja sobie tutaj to zablokowałem nawet kawałkiem rurki, żeby to było wszystko sztywno. Wolę mieć pewność, że ta maszyna będzie bezpiecznie zapięta. Mamy agregaty tego producenta tej serii Sharp od 3 metrów, tylko jest to oczywiście maszyna nie rozkładana hydraulicznie. 4,5 metra jest to już maszyna rozkładana hydraulicznie. Tutaj 6-metrowa wersja, 7,5 metra i 9 metrów. Jeśli ktoś sobie życzy, to do 7,5-9 jest możliwość też dołożenia kół kopiujących przez producenta. Bardzo ciekawie zachowuje się ta amortyzacja włóki. Rozmawiałem z producentem, że długo pracowali nad tym, żeby to dopracować, choć już ten produkt na rynku jest dość długo, i dopiero właśnie ta amortyzacja daje ten efekt, że no nie zbiera nam się, nie piętrzy nam się ziemia, tylko faktycznie tam, gdzie trafia ta włóka na jakąś nierówność, to ją wyrównuje, a jeśli gdzieś tam nam siądzie konkretnie agregat, to nie zatrzymuje ciągnika, nie dusi go, tylko ta włóka ustąpi i pozwoli ciągnikowi przejść ten krytyczny moment. Ciągnik waży 6,3 tony, w katalogu 6,5, ale ważyłem go. Rozstaw osi to 2,58 m. Tutaj to też ma ważne, maszyna waży 2 tony. Jest dość mocno wysunięta w tył, więc bez obciążnika pracowałem, sami dobrze widzieliście. Ale miałem już problemy na uwrociach, przy nierównościach, gdzieś tam ten przód wietrzyło. Teraz jest założony balast tonowy i absolutnie to jest wystarczające, wręcz myślę za dużo, nawet 800, 600 by tutaj spokojnie wystarczyła i śmiało można by tym agregatem działać takim ciągnikiem. Myślę, tak optymalnie to 4,5 metra wersja do tego ciągnika byłaby super. Wtedy prędkość można byłoby około 10 w takich warunkach i po orce myślę około 8 i robilibyśmy też robotę wydajną, chociaż oczywiście tutaj będzie wydajniejsza. Mamy tutaj licznik, więc mogę sobie podejrzeć, ile mam hektarów na godzinę przy takiej pracy. 4 hektara na godzinę. Wiadomo, że to jest ta chwilowa, teraz jadąc cały czas prosto, trzeba sobie trochę doliczyć. Przy 4,5 metra jadąc 10 też by to nam zrekompensowało, a wałki wtedy miałyby większe pole do popisu. Z większą prędkością, wiadomo, lepiej by rozbijały. Tutaj akurat nie ma jakichś tam mocnych brył i też to pole wygląda fajnie. No ale większa prędkość to lepsza robota moim zdaniem.